Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i witam was znowu za kółkiem Punciaka mojego kochanego. Co jest w ogóle zabawne, bo mniej więcej rok temu był ostatni film, gdzie byłem w Punciaku. Byłem w tej samej bluzie i był ze mną ten sam operator, czyli Adi. Cześć. Ale ten inny Adi. To nie jest Adi nasz współpracownik, tylko to jest Adi od jeżdżenia właśnie w miejsca i od konwentów. Tak i jest. Tak, jesteśmy sobie tutaj i co zabawne, jesteśmy też w tym samym miejscu. Możesz pokazać, tak? Jesteśmy w tym samym miejscu, bo jesteśmy w miejscowości Kierzno, to jest na S8C, jakby ktoś chciał wiedzieć. Tylko że jesteśmy w trochę innym miejscu, bo my byliśmy po bardziej tamtej stronie, ale chwilę tam też staliśmy, więc no. Więc historia dosłownie zatoczyła koło. W sumie nawet nie spodziewałem się, że my ci tu przyjedziemy, a ubrałem tą bluzę. Dobra, nie ma co gadać więcej, słuchajcie. Ogólnie tak, i to akurat był pomysł od jego, nie mój. Generalnie, kojarzycie taką aplikację Geocaching, dobrze powiedziałem? Tak, tak. To jest jedna z tych aplikacji tego typu, wiecie, że tam jakieś skarby wynajduje i gdzieś tam one sobie leżą. Mi się kojarzy, że była jeszcze jakaś, której ja chyba nawet kiedyś używałem. W sensie tam raz gdzieś z Szymkiem, moim przyjacielem, byliśmy, sobie chodziliśmy, finalnie nic nie znaleźliśmy. I też na przykład mi się kojarzy, że DJ Parasite często nagrywa filmy z tej aplikacji. Czy to jest właśnie ta, czy jakaś inna? Nie wiem. Nie wiem, nie oglądam DJ-a Parasite. W każdym razie, no będziemy zaraz sobie właśnie szukać i będziemy jeździć po prostu, no. Będzie okazja trochę pojeździć naszym przyjacielem, no i ruszyć się gdzieś tam, więc no będziemy wam po prostu pokazywać. Dobra, no zaraz będziemy szukać, ładnie go na telefonie i ruszymy. Dobra, chyba widać, więc dobra, szukamy w takim razie, możesz szukać Adi. I dobra, my jesteśmy, no, jest... Tutaj. Burger King Kierzno, po drugiej stronie jest KFC. Mamy jedną skrytkę, tylko żeby się tam dostać, to byśmy musieli 15 minut drogi przejechać. No, bo to trzeba będzie zajechać, żeby nakręcić. Tak, tak, to może cofnijmy. Zobaczmy coś bardziej w kierunku do przodu. Do przodu. Jak jedziemy, bo wszystko jest... Na musielibyśmy to i tak trzeba wrócić. No, na Kępno, ale tutaj... Może wrócić w nasze okolice mniej więcej. A zobacz tutaj, ile skrytek. Gdzie to jest? To jest koło Dziadowej Kłody. Ej, to przecież koło nas niedaleko. I zobacz, znaczy to nie wiem, czy to będzie taka satysfakcja odkrywaniem tego, jak to jest przy rogu praktycznie. To jest taka korona śmieszna. Ej, w sumie faktycznie, to ma kształt prawie korony, zobaczcie widzowie. Tak, tak. Rzeczywiście. O, teraz dobrze widać było tak, akurat. Tak. No, więc nie wiem w sumie. To wygląda trochę podejrzanie, szczerze mówiąc. No, ale tutaj w Kępnie, na Kępno. Do Kępna byśmy musieli się wracali? Nie wiem, a jak ty to, bo możemy jeszcze tam dalej zobaczyć. Zobacz właśnie do przodu trochę. W Wieruszowie jest bardzo dużo. A Wieruszów chyba jest do przodu, co nie? Tak, tak. Znaczy musielibyśmy tu gdzieś zjechać zaraz. No, no. I dobra, to możemy tam najpierw zjechać i potem i tak musimy, będzie można wtedy wrócić jakoś do nas. Tak, tak. Z Wieruszowa. Ej, nawet w Sycowie jest. No to w Sycu możemy na końcu, a u nas coś jest w Międzyborzu, zobacz. Między... Tu byśmy na koniec zahaczyli. Nie, nic nie ma. Nic nie ma w Międzyborzu? Tutaj, w tym, w Komorowie jest. Droga... No to chyba tu w Komorowie też. To i tak będziemy, jeżeli byśmy... Droga krzyżowa na Świętego Marka. To zobacz, zrobimy tak. Do Wieruszowa, z Wieruszowa wrócimy do Kępna, Kępno, Syców, Komorów jest po drodze i do Międzyborza. No dobrze, dobrze, tak. Dobra, to mamy już opracowaną trasę, także my w takim razie ruszamy. Nie wiem, czy jakieś kadry tutaj po drodze będą, zobaczymy. Albo się widzimy po prostu na miejscu. Się okaże jeszcze. Dobra, dotarliśmy do pierwszego miejsca. Jak to się nazywa, powtórz? Bohaterom walk. Bohaterom walk. I to myśmy przejeżdżali obok, to właśnie pomnik jakiś. To zajrzymy sobie do niego. Nie wiem w ogóle, jak to działa, szczerze mówiąc. Co tam coś ma leżeć, czy co? To ma być ukryte. Ukryte, mówisz. O dobra, jest pomnik, to czekajcie, za tylko obrócę wam pokażę. O dobra, zobaczcie, jest bohaterem walk o narodowe i społeczne wyzwolenie Polski po ogrom w latach, dobra, 1863, powstanie styczniowe i potem wojna. Cześć ich pamięci, mieszkańcy miasta Wieruszowa, dnia 58. Dobra, teraz szukamy. Co to może być? Ja tu widzę tylko, wiesz, normalnie ten, kafelki, kwiatki i nic nie widać. Konkretnego. Nie ma tu nic, co by... Dobra, zobaczmy w ogóle, jak jej wielkości. Jest to skrytka najmniejsza. A to czyli... pokaż. Czyli mikro. Aplikacji. Gdzie to pisze? Tu, mikro. Tak. I co tu mam za mam jakieś odpowiedzi? A, i w ogóle łódzkie to jest, nie wiem, wielkopolskie. Tak, się tak. Zastanawialiśmy. Mamy jakieś odpowiedzi czy coś? Nie no, wiem. No, podpowiedzi no moglibyśmy skorzystać, ale może poszukajmy jeszcze. No, popróbujmy. Spróbujmy, czy tu coś w ogóle widać. Z drugiej strony nie, też jakiś znicz, no i ty. Żartujesz. Tak, tak, właśnie w takich tych, jeżeli to jest mikro, no po... Mikro, czyli tak naprawdę bardzo malutkie? Tak, tak. Dobra. Zdziwiłbym się, jakby to było zniczu. Nie no, bez przesady chyba, ktoś by nie włożył do znicza. Ty, ale weź też pod uwagę, że ktoś mógł już tu być, dawno temu przecież. Ale to... Ta aplikacja jest dość tak, ten. Tak, ale słuchaj, ale skrytka jest dostępna dla wszystkich. I każdy coś do niej wkłada, albo z niej wyciąga. Czyli my też teoretycznie powinniśmy coś włożyć. Albo nic z niej nie wyciąga.
No ale możemy też wyciągnąć i nie włożyć. No dobrze, albo się podpisać też czasami może tak być. O, to. Tu z tyłu, nie, tu z tyłu nic nie ma. No ja tu nic nie widzę. To dawaj tą podpowiedź. Jakiej twoim będzie podpowiedź? Zdjęcie, treść czy coś takiego? Podpowiedź to jest poziom minus jeden, tam gdzie nie wolno pływać. Pokaż. Coś takiego. Gdzie to jest? Poziom minus jeden, tam gdzie, czyli coś tam tak, woda. Tak, a wskazówka to jest really, jeszcze potrzebujesz podpowiedzi. Czyli co, musielibyśmy podejść tu do ten, tak. Do bajeki i rzucić okiem. Ja chyba wiem, ja to za tym widziałem. Jakim filmie? Znaczy na takich tych, gdzie oni to zbierają, może być czymś takim. Też tam nie? W środku tu? A ja tam nic nie widzę. Nie ma? Poczekaj. Z drugiej strony też nie? Czekaj, powiedział jeden stopień. Może coś takiego. Ej, tu leży coś. Zobacz. Nie. Znaczy minus jeden to może być traktowane jako tam na dole. Więc chyba trzeba zejść na dół. Ja tu widzę tylko wodę i jakieś chwasty. Coś tu jest? Jakieś śmieci, jakaś butelka? No nic nie ma. A tam dalej chyba nie ma co iść. W ogóle zobaczcie, jak ładna woda, widzowie. Ładne to jest. Film jakaś dziura. Ja przypomina, ja się trochę cykam. Jaki film na YouTubie? Że i tu cytat, ja się trochę cykam, ja tam nie wiem. A dobra. O, zobaczcie. No ale tam nic nie ma raczej. No właśnie, chyba. To co, do kolejnego punktu jedziemy? No chyba do kolejnego, że ruszamy dalej. Mówię, moim zdaniem, to większość tych skrytek, bo to i ta aplikacja już ma. Ona jest stara tak, chyba, tak, nie? Ale to one się co chwilę aktualizują. No ale wiesz, może być tak, że ktoś ostatnio wyciągnął, nie? Nie zostawił nic po sobie, co nie? A jeszcze nie został to zaktualizowane przez tego, kto to wrzucił, nie? No, no bo z tego co rozumiem, to ten ktoś, kto to zdał, musi sprawdzać tę skrytkę, nie? Tak, tak, oczywiście. No właśnie, mógł ktoś jeszcze tego nie sprawdzić, nie wiem. Ja tak gadam, ja nie znam się właśnie na tym. Wiem tylko, że takie aplikacje istnieją. Kiedyś próbowaliśmy coś znaleźć, ale też się nie udało i tyle. To do kolejnego punktu. Mamy tu... Ile tam mamy jeszcze tych punktów tutaj? W Wierszowie samym, no. 3, 2, coś takiego. No to dobra, no to spokojnie. I potem ruszymy dalej, tam już będziemy powoli do nas wracać. Bo co, w Sycowie jeden, w Komorowie, no i o Kępno ewentualnie można zahaczyć jeszcze. No to zahaczymy. Dobra, ruszamy dalej. Miejsce numer 2, bulwary. W ogóle, że mają bulwary, to jest zaskakujące trochę. Czekajcie, tak się obecnie, żebyście zobaczyli. O, widzicie? Tak to mniej więcej wygląda. No, idziemy kawałek dalej, a tam sobie punciak stoi. Tam z tyłu, o. No i idziemy, nie? Daleko tam mamy do przejścia? W sumie odległość 85 metrów. No, ale to będzie tutaj przejście kawałek tej drogi i tyle. Idziemy sobie taką ościużynką. I tutaj mostek jakiś jest, o. Czy my tu skręcamy na mostek? To chyba byłoby już to miejsce. Czyli to tu? Tak. No, mostek, dobra. Nie wiem, co to jest mykwa, może to jest mykwa. Ja też nie wiem, co jest mykwa, stary. Dobra, czekaj. Zobacz. No, od tego, od skrytki mamy 5 metrów. Czyli to jest tu. Czyli to jest tu, wchodzimy na ten taki mostek. Znaczy, no. To jest coś tu tarasu na wodzie, coś dobra. Takiego. Dobra, zacznijmy od tych rzeczy. Tak. Trzeba zawsze takie miejsca sprawdzać, no tu nie zakładamy, no. Dobra, kolejne tu. Nie ma, tutaj. Też nie ma? Nie. Masz? To jeszcze patrzymy, czy korzystamy z podpowiedzi. Daj podpowiedź. My jesteśmy chyba za głupi na to. Dobra, rzućmy okiem na podpowiedź. To mikromagnetyk, w którym jest ołówek, logbook i 3 certyfikaty. To jest w każdym bądź razie w środku. Mamy już takie podpowiedzi. Pokaż bardzo... zdjęcia? Tak. Czyli pokaż. Aha, mykwa to jest to za nami. A spoiler... Jak, co za nami? No to jest to ten żółty budynek niby. Ten żółty dom tam? Tak, no tak tu pisze, zauważ, mykwa. Dobra. A tu masz spoiler. Czyli to jest, które z tych barier? Tak, ale to jest jakieś stare, zobacz. Tak, ale zdjęciu. To zostało odświeżone ostatnio. To by nam być, w każdym razie po tej stronie to ma być. Dobra, tu patrzymy, czy no. Jest tu coś. To jest taki mikro coś tam ten. Powinno być po tej stronie. Ja tu widzę tylko jakieś papierki. Tu jakieś, nie wiem, o, jakieś śmieci. No ja na kogo widzę śmieci. Mikrobook, co to jest mikrobook? Tak, zobaczę jak to wygląda. Ostatnie wpisy. No. W marcu znaleźli. Reaktywacja znaleziona podczas podróży służbowej dzięki za kesza i pokazanie ciekawego miejsca. O, ale dobra, marzec. Mamy wrzesień. Pytanie, czy komuś przez pół roku się chciało to uzupełnić? Nie wiem. No ale szukajmy dalej. Szukajmy dalej. Najmniej zakładam, że to musi być po tej stronie. A mi się wydaje, że... Ale tam było pokazane, może być też po drugiej. Pokaż to. Nie, to wygląda na prawą stronę. Tak. No ale wiesz, to... Dobra, mówisz, zaktualizowane zdjęcie. A pokaż jeszcze te inne zdjęcia. No ten dom to tak niezbyt. O! Dokładna ten. Podpowiedź. Dokładna podpowiedź? Pokaż. W takim czymś. No to są te podporki, nie? Tak. Tylko, że wszystkie są pozamykane. A musi być w jedną... Ty chyba, że tu w środku, tu! Może właśnie i tak. Tylko jak to kurde fix wyciągnąć? Wiesz co, ja światełkiem poświecę. O, dobra myśl, daj latarę.
Nie wiem, czy widzę, będą widzieć dobrze. Ja w ogóle ja nie widzę. No dobra, nie. Chyba, że... A czekaj, przecież ja mogę zapalić przy nagrywaniu. O! Widzisz? Nie, tam nic nie ma. Ach. A to? Które tamte, tam dalej? No, no. Zobaczmy, chodźmy. Chyba, że to się naprawdę wszystko zmieniało. Wydaje mi się, że tak, no bo co z tego, że to nie wiadomo, ile to stoi tutaj, nie? Tutaj? Nie, tu nic nie widać. No to zróbmy coś takiego, że sprawdźmy jeszcze tutaj. Jedziemy do kolejnego miejsca. No, to tutaj no, ciężko będzie sięgnąć. Co? Ciężko będzie sięgnąć tam na drugą stronę. Albo też tędy, dobra. Nie. Nic? Nic. Dobra. Już jedziemy do kolejnego. Ostatnie miejsce w takim razie w Wieruszowie i potem uciekamy dalej, tak? Chyba tak, jeszcze sprawdzę. Dobra, to ruszamy dalej. Dotarliśmy do Wieruszowskiego Nielota. No jest Nielot w końcu, bo stoi sobie, co nie? No właśnie, bo to miało być zabawne, ta jasne. Ja dobra, ej, to jest, ale to jest normalnie samolot, który ze szczycie musiał latać. Ma napis polskie nielotnicze. Nie wiem, można tam wejść? No ma ten, zobacz, tu ma schodki, to takie świeże, więc teoretycznie chyba można. Tak, tak. No co, spróbujmy wejść. Nie, czy to jest zamknięte tam? Chyba zamknięte, krótko, no. Ale można sobie podejść, to czekaj, ja podejdę, to pokażę widzom, jak to z bliska wygląda. Bo tu można wejść po schodach. Do środka nie jest kłódka, no rzeczywiście. Wow. Ale pokażę wam widzowie, o, jakie drzwiczki i w środku wygląda to jakś chyba mniej więcej tak. No spoko, nie? Dobra, szukamy, szukamy, czego my szukamy? Czego szukamy? Szukamy skrytki. Dobra, jakieś tam podpowiedzi i tak dalej. O skrytce, jest to mikromagazynek, posiada tylko logbook i 3 certyfikaty. Proszę uważać na mugoli, bo dużo ich się tam kręci. Mugole? Tutaj? No, dobra, wskazówka. Pod skrzydłem, we wnęce. Po kole. Wnęka po kole, no to jest są tutaj, czekaj, tu są koła. Tak. Wnęka po kole, tylko po którym kole? Skorzystamy z tego? Możemy skorzystać. Zdjęcie już spojrzę tam. Aha. Ale czy to jest zdjęcie samego samolotu? Czy masz jakieś inne? Nie, tylko to. Dobra, no to szukamy tu. Ja tam widzę butelkę swoją drogą, to na pewno nie, ale jest faktycznie, ale to są wnęki po kole, faktycznie. Tylko no, butelka? To miałoby być nasz skarb? No nie, raczej nie. A w drugiej? A w drugiej nic nie ma, chyba. Zobaczcie, widzowie. Tu chyba nic nie ma. A trzecie koło ma wnękę? Ma, ale my tam nie sięgniemy. To szukamy, wiesz, szukamy. Takim razem to jest no właśnie, istnieje szansa, że nikt tu nic nie dorzucił. Nie, tu nic nie ma. Czekaj, wejdę, jeszcze pokażę widzom. Zobaczymy, to no ja tu widzę tylko kable i tą siatkę, na której jest ten. No ja nic tu innego nie widzę. Zobaczymy w drugim jeszcze. No. No ja też nic nie widzę. Także co? Jedziemy dalej, ale opuszczamy już Wieruszów raczej. No już opuszczamy. Dobra, to jeszcze to wracamy powolutku do nas. Może zahaczmy jednego to kępno. No bo i tak będziemy tą drogą wracać, nie tutaj tą prostą. No. Dobra, ogólnie tak, no byliśmy w Wieruszowie, do kępna nie wjeżdżaliśmy, znaczy przejeżdżaliśmy przez kępno, ale tam nic nie było. I wróciliśmy do Sosowa i ogólnie zobaczyliśmy, że jest otwarty plac manewrowy, na który nie łuk robiłem, co nie? Jak zaproponował, żebym go zrobił teraz jako kierowca. To się przed chwilą próbowałem raz, musiałem ogólnie ogarnąć jak punciakiem robić, bo to wiecie, każdy ma tam się inaczej robić, co nie? Tak. I no ogarnąłem już i teraz właśnie będzie jedna próba. Ja nie będę więcej robił, bo ja nie chcę. Ale nagram to specjalnie dla was, żebyście widzieli jak ja się kompromituję. Dobra, to lecimy. Start! Chyba nie będę... No. I proszę do tyłu. Proszę do tyłu. No. Czy jest pan pewien, że zakończył pan manewr łuku? Przestań, powiedz, że nie wyjechałem za linię, bo wydaje mi się, że wyjechałem za linię tam.
Co? Tam wyjechałem za linię, czy nie? Znaczy, byłeś bardzo blisko niej, ale troszeczkę sobie wycofaj. Jeszcze? Się nie puściło? Znaczy, no nie w kopercie. No dobra. No na egzaminie bym już miał oblane. No dobra, mniejsza z tym. Czekaj, ja wysiądę, idzie, puszczam. Ja się obawiałem, że ja tam wyskoczę, nie? Tak. Ale mówisz, że nie wyskoczyłem, tak? No wydaje mi się, że tak. Bo mówię, bo wiesz, jak no uczyłem się manewrów do egzaminu. Tak. Czy też jeździłeś Kia Rio na egzaminie? Powiem ci, że ja jeździłem... Tak, Kia Rio, tak, tak, tak. No to tak samo, nie? No i wiesz, to było tak, że jeszcze dwoma typami tam, starszymi i nowszymi, nie? I starsze to było tak, że trzeba było odkręcać już przy pierwszym pachołku tam, tak, w tak. Nie? A, pod, a wcześniej przy, a w tych nowych przy drugim. Tak, też tak. Nie wiedziałem, jak będzie z punktem. Aha, aha. Jak gdzie musiałem sam najpierw, dlatego widzę, jak zrobiliśmy próbę, żeby w ogóle zobaczyć, jak to wyjdzie, nie? Aha, aha. Także nie jestem zadowolony, nie spodziewałem się, że to się wydarzy. Ja się nie mogę doczekać. Dobra, zmieściłem się. Ledwo się zmieściłem. Dobra, to jeszcze Adi sobie wsiądzie i jedziemy jeszcze ostatnie punkty zobaczyć. Tak, tak. I będziemy wracać do domu. I będziemy wracać do domu. Dobra. Dobra, jesteśmy już w parku w Sycowie. Adi zrobił też łuk, zrobił go dobrze. Lepiej niż ja. I teraz sobie ogólnie jesteśmy już w parku, szukamy kolejnej rzeczy. I ogólnie tu jest coś takiego, o takie widzicie. Takie, nie wiem jak to się nazywa, zapomniałem. Park angielski, tak? Tak, tak. I tutaj są takie schody i na tych schodach gdzieś ma być właśnie kolejna rzecz. Może się tym razem uda. A jeszcze swoją drogą jest jakiś koncert. O, tam daleko, nie? Nie wiem, czy słyszycie? Ja słyszę tu dobrze? Może też usłyszycie. Dobra, co my tam mamy? No, 12 kroków w dół. No to robiliśmy 12 kroków od góry i jesteśmy na schodku tutaj jakimś. I no tu gdzieś musi być. Czekaj, przełączę i szukamy. No i szukamy. Tutaj... Nic nie widzę. Z jakimś kapsem, jakąś kartką. A tu w środku, tam o. Nie, tu chyba nic. A tam nic. A jakąś jeszcze podpowiedź masz, czy to wszystkie? To wszystkie, 12 kroków w dół. Mhm. A okay. Jeszcze tam na dole? Dolna część schodów? No dobra. Tutaj coś jest może? Nie będzie. Tu no nic. To, no to do kolejnego punktu. A gdzie kolejny punkt mamy? Tam. Z dalszej części parku? Tak. Dobra, gdzie to mniej więcej będzie? Tam? Przy tych drzewach czy gdzie? Poczekaj, to będzie daleko, bo to już aż na końcu parku. My jesteśmy tu? Czekaj, nie, to jest ten punkt? Aha, tamten. Dobra, no. No to idziemy tam. Gdzie my jesteśmy? Właśnie chciałem powiedzieć widzom, gdzie my jesteśmy. Bo jesteśmy pod mauzoleum. Czekaj, pokażę. O, widzicie, jest takie mauzoleum. O, hopa. I szukamy ostatniego, aż przedostatniego na naszej trasie. Dobra, podpowiedzi? Pokaż podpowiedź. To tylko zdjęcie. Zdjęcie? W drzewie. W drzewie. Drzewo. Z takim czymś. Dobra, a pokaż je dalej, bo masz jeszcze zdjęcie drzewa. Mauzoleum, tak. I drzewo. Czekaj, tu będą... Kurde, to jest zdjęcie robione zimą. Znaczy jesień, późną jesienią albo zimą. Tak. A few moments later. Ogólnie tak, patrzyliśmy po tych wszystkich drzewach, ale szczerze mówiąc nie wiem, my nie umiemy rozpoznać tego drzewa jakoś, także nie wiem, no tu jest dużo tych drzew i ciężko jakoś rozpoznać po prostu, które to jest. Już tak patrzyliśmy, bo tu jest takie, o, czekajcie, się obrócę, pole, a on tam na tym zdjęciu było widoczne, więc to może tam, ale nie wiemy, patrzyliśmy i nie. Także no, uciekamy, ostatnia miejscówka i będziemy kończyć. Dobra, dotarliśmy do ostatniego punktu. Jesteśmy w Komorowie i widzimy przed sobą za dom. Pokażę o takie coś. Podejdźmy już tam bliżej. To jest dobra, to jest stacja. To jest stacja drogi krzyżowej. No dobrze. Wam pokażę. I to droga krzyżowa na Świętego Marka. To i to jest to miejsce, zauważ. Tam jest chyba kolejny. Zobacz tam. Ale on jest z drugiej strony, zobacz tutaj na mapce. No to musi być to. No tak, w sensie chodzi mi o to, że tam jest kolejny ten, kolejna stacja, nie? Tak. Czyli to idzie tutaj wzdłuż tej drogi. No dobra. Dobrze. To musi być tutaj. Tak. Czyli musimy coś tu znaleźć. Co to może być? No i to nawet po zdjęciach widać, tak? Pokaż. Że to jest to. Nie, to jest stacja 10.
Co? A to jest stacja 11. To chyba będzie tam po drugiej stronie, zobacz. Tamten po drugiej stronie, czekajcie, sobie pokażę. Przybliżę ją trochę. Tam, o widzicie, zobaczcie, tam jest jeszcze jedna stacja, może to tamta. No bo tu masz 11. Aha. Czyli tam chyba trzeba podejść. To, to chodź, idziemy tam. Dotarliśmy do stacji 10 i swoją drogą, widzicie, taką drogę polną, nie? To myśmy nią jechali punktem. I tam było niezłe, jak to się mówi, offroad to był chyba, tak? Tak. Powiedziałem, no. Dobra, mamy stację 10, Adi, podpowiedź. Południowy narożnik. Południowy narożnik. Gdzie jest południe? Czekaj. Czekaj, ja tutaj mam chyba kompas. Masz? Tak. To pokaż. Aplikacji. Dobra, tam jest... Czekaj. Tam jest... Czekaj. Północ jest gdzie? Tam. Tak. Czyli północny narożnik to jest tamten. Czyli południowy to będzie z przodu. Chyba tak. Dobrze myślę. Czyli tu coś teoretycznie powinno być. No tak. A ja tu nic nie widzę. Jakieś tutaj... po kamienie i tak dalej, nic więcej. A z drugiej strony? Z drugiej strony też nic. Tu ciężko, bo tu mało miejsca. Widzę tylko jakiś papierek, ale tak poza tym to nic. Oj! Kurde, przewróciłem z nicza. Nic nie ma. Ej, to w takim razie możemy zrealizować pomysł, który ja mam. Słuchajcie widzowie, ja znalazłem dzisiaj w kieszeni złotóweczkę, nie? I ja ją zostawię tutaj. Nie było niczego? To my dorzucimy. Gdzie by tę złotówkę wrzucić teraz? Gdzieś tu w chaszcze? Czy... albo o! Wiem gdzie, patrz. Patrzaj, Adi, patrzaj tu. Kładę tę złotówkę tutaj. Okay. Tu pomiędzy kamyszki. No. I mamy to. I w takim razie chyba możemy już kończyć. Już może nic więcej nie. Chcesz się pokazać tak? I tak gdzieś tam byłeś widoczny na odcinku. Prawdopodobnie. Chcesz się pokazać tak oficjalnie na koniec? Jest, Adi, witamy. No to co, widzowie, no nie udało się nic znaleźć, ale udało się porobić manewry, pojeździć, coś pooglądać, samolot zobaczyć. No i zostawiłem tutaj coś, więc to jest dobra. Droga Sycowa, tam Syców jest tam, na... jak się tam droga nazywa? Nie wiem. Jak ktoś jest z okolic, to możecie sobie przyjechać o złotówkę, czemu nie? Oj. No, no i będzie to już na tyle w tym filmie, także jeżeli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Także w takim razie trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa, pa.